ruszyły! Tam na czele galopuje Staccato, na drugiej pozycji Gabon, a już na drugiej jest pozycji Staccato oraz Amani. Amani Staccato, na trzeciej pozycji Albar. Taka jest czołówka, wyjście na przeciwległą prostą 1800 metrów do celownika. Prowadzi Albar, na drugiej pozycji Staccato, Amani razem, a na końcu Kayam. Prowadzi stawkę Albar niewielką przewagą, na drugiej pozycji Amani Staccato, Gabon, dalej Darduni, Kayam, Wildar. Nadal na czele jest Albar, Staccato na drugiej pozycji, nic się nie zmienia. Na trzeciej Amani, na czwartej Gabon, dalej Kayam, Darduni i Wildar. Albar na czele, nic się nie zmienia, Albar 1400 metrów do celownika, Albar, Staccato, Amani, taka jest czołówka, Albar, Staccato po zewnętrznej, Amani, Gabon, dalej Kayam, Darduni i na ostatniej pozycji Wildar i 1000 metrów do celownika, Albar na czele, przy bandzie Amani, po zewnętrznej Staccato, pół zakrętu, 800 metrów do celownika, Albar, Amani, Staccato, poprawił na czwartą pozycję Kayam, Gabon blisko, Wildar na ostatniej, parami konie galopują, Aldar, Staccato, Amani, Gabon, Kayam, Darduni i Wildar. I wyjście na prostą, wyprowadza Albar, jest na czele, Staccato, taka jest czołówka na około 500 metrów przed celownikiem, Albar i Staccato finiszuje bardzo dobrze Gabon. Słabnie nieco Albar, ale się jeszcze dobrze broni. W tej chwili dwa konie na czele walczą. Na pierwszej pozycji galopuje Staccato, ale Gabon świetnie galopuje i nieznacznie go wyprzedza. Ależ walka fantastyczna. 200 metrów do celownika. Nadal na czele Gabon. Gabon na drugiej pozycji Staccato i to jest przewaga. Finiszuje Wildar, ale chyba nic się nie zmieni do celownika na słupie. Na pierwszej pozycji Gabon. Na drugiej Staccato, na trzeciej Wildar i dalej Amani.